właśnie w tym miejscu na dworcu potrzebny był taki punkt, który możemy nazwać punktem powitalnym, poczekalnią dla tych, którzy chcą dalej jechać i nie za bardzo chcą przemieścić nawet te 200 czy 300 metrów do punktu recepcyjnego. W związku z tym też idea powstania tego właśnie tutaj punktu. Będziemy mieć więcej miejsca, będziemy mogli wpuścić przede wszystkim uchodźców w cieplejsze miejsce i jakoś łatwiej ich obsłużyć, pomóc im więcej. Będziemy mieć wszystko w jednym miejscu, nie będziemy musieli ich rozrzucać, będzie łatwiejszy dostęp do peronów.